Zaczynamy. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Ja nazywam się Krzysztof Kowalczyk, jestem członkiem Rady Programowej TVP 3 Lublin. W dniu dzisiejszym miała być Rada Programowa, miało być posiedzenie Rady Programowej, które zostało odwołane. Dowiedzieliśmy się o tym w godzinach porannych, około 9.40 przyszedł e-mail. Potem z sekretariatu TVP Lublin dzwoniono do członków Rady, w tym do mnie, że Rada Programowa jednak się nie odbędzie. No my jako Rada Programowa jesteśmy organem doradczym dyrektora lubelskiego oddziału TVP. Wydajemy opinie, wydajemy uchwały, ale żeby wydać uchwałę, która jest taką formą rady dla dyrektora, rekomendacji, jak ta telewizja ma funkcjonować, to potrzebujemy kworum. Okazuje się, że kworum na dzisiejsze posiedzenie nie było, ale to nie jest takie pierwsze posiedzenie, tylko poprzednie były zwoływane, natomiast mimo braku kworum były zwoływane. To znaczy nie były wiążące te opinie i informacji, którą rozesłano do członków Rady Programowej, no było napisane, że dzisiaj miały być podjęte, zatwierdzone uchwały z posiedzeń Rady Programowej, proszę Państwa, od początku roku, od stycznia przez lipiec. Także od początku roku Rada Programowa TVP Lublin nie wydała wiążącej opinii. W sensie nie było kworum, żeby podjąć uchwałę. Od początku roku. Mamy początek właśnie w połowę września, dokładnie. Więc to też pokazuje, jak ta rada funkcjonuje. No ja jestem jedynym członkiem tej rady, który ma 100% frekwencję. To pan przewodniczący no też ma, wiadomo, jako przewodniczący sporą frekwencję. No jeżeli go nie ma, pana Żukowskiego, to naprawdę z ważnych powodów, że na przykład otwiera jakąś ważną inwestycję, bo on jest też samorządowcem, ja to jestem w stanie zrozumieć. Natomiast ciężko mi zrozumieć absencję i uzasadnić absencję chociażby pana Tułajewa, który jest wiceprzewodniczącym, a często go nie ma na tych posiedzeniach rady. Teraz został ministrem, teraz startuje do Sejmu, zajmuje się swoją kampanią, natomiast nie pojawia się zbyt często na Radzie Programowej. No i może taka refleksja, jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby uczestniczyć w pracach Rady Programowej, to może niech zrezygnuje z tej funkcji i niech jego ugrupowanie polityczne wystawi kogoś innego, kto będzie w stanie podołać tej roli, jeżeli ktoś się z jakichś powodów nie ma czasu. Inna sprawa. Chciałem również wspomnieć o takiej kwestii, jak na przykład promocja książek pana Wojciecha Górskiego. Była taka sprawa, że pan Wojciech Górski, stojący tutaj obok, już kilka miesięcy temu, na przełomie zeszłego roku i obecnego roku, no, złożył skargę na dyrektora TVP. No, ja tą skargę jako członek Rady Programowej przyjąłem, przedstawiłem na posiedzeniu Rady Programowej. Skarga dotyczyła tego, że były pomijane jego książki, mimo że promuje się wiele książek na antenie TVP Lublin. Ja też pytałem o promocję czytelnictwa. Rzeczywiście TVP Lublin ma program dedykowany książkom i autorom. Pan Górski napisał 6 książek, z czego 5 o Lublinie. Książka, którą no, miał promować, nie była częścią żadnej kampanii wyborczej, bo, no, bo on liczył na to, że będzie w stanie no, przedstawić książkę o na przykład wybitnych lublinianinach. I tu mamy jedną z tych książek, Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina. No i takich książek pan Górski napisał kilka. No dzisiaj tak się składa, że jest kandydatem do Senatu, który zebrał podpisy. Proszę Państwa, nie zebrał europoseł Piotrowski, zebrał pan Wojciech Górski. Więc to też pokazuje, jakie kto ma poparcie, jaki potencjał i ilu lublinian utożsamia się z czyją działalnością. No i cóż się okazało, że no jak pan Wojciech Górski zebrał te podpisy, zarejestrował się, miał dużą górkę, miał prawie 3000 podpisów złożonych, no to jest jednym z 3 kandydatów na senatora w Lublinie. No i wtedy na konferencji prasowej, pierwszej, którą zwołał na Placu Litewskim, poświęconej idei muzeum, którą promuje, był przeproszony przez przedstawicieli TVP Lublin za to, że te jego książki nie były promowane wcześniej, że były ignorowane. Więc telewizja rozumie swój błąd, że nie promowała człowieka aktywnego. Nie tyle w sensie człowieka, co jego aktywności, która przysłuża się Lublinowi i promuje to miasto, pokazuje jego potencjał. Mało tego, przyjeżdżała telewizja z Wrocławia, TVP Wrocław, nagrywała pana Górskiego. We Wrocławiu pokazywali, jak on promuje Lublin i mówili o Lublinie, a w lubelskiej telewizji był pomijany. Ja interweniowałem w tej sprawie. No i tak się złożyło, jak się złożyło. Telewizja w końcu przeprosiła, no ale niestety dzisiejsze posiedzenie Rady Programowej, na której chciałem przedstawić pozytywną recenzję jednej z książek pana Górskiego, zostało odwołane. Jednak tą pozytywną recenzję prześlę dyrektorowi Montosiewiczowi i będę żądał, aby on przedstawił, jeżeli ma
jakąś negatywną recenzję jego książek, dlaczego nie chciał tych książek pokazywać w telewizji, promować, z jakich powodów. Następne posiedzenie Rady Programowej zostało zwołane na 24 września. Ja już potwierdziłem swoją obecność. No i teraz chciałbym jeszcze oddać głos panu Górskiemu, żeby też odniósł się do tej sytuacji, jeśli ma coś jeszcze do uzupełnienia. Czy ja mogę powiedzieć, że w grudniu zapraszałem media na promocję książki dotyczącej problematyki społecznej Lublina i był tylko Jawny Lublin, były przedstawicielki Radia Lublin i Radia Free. Dzienniki lubelskie systematycznie mnie bojkotują. W żadnym z nich nie ukazała się ani jedna informacja o moich książkach, poza anonsem o spotkaniu autorskim. Telewizja Lublin poświęciła mi uwagę tylko promocji pierwszej książki, Lubi Mało Znanych, historia czynami pisana. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, był szlaban. Jest mi przykro, że telewizja promuje tylko osoby z PiS-u. Mógłbym wymieniać nazwiska, niektóre osoby są po kilkaset razy w ciągu roku w telewizji ogólnopolskiej, lokalnej. Natomiast jeśli chodzi o inne osoby, to jest po prostu reglamentacja, jest blokada. I przypomina mi to czasy PRL-u, gdzie były media podporządkowane partii politycznej i promowały swoje cele, swoich kandydatów. Także ja się czuję tutaj w tym przypadku pomijany, dyskryminowany. W czasach PRL-u byłem parszywą owcą systemu. Tutaj mam znaczek działacza opozycji antykomunistycznej, także mam swój rodowód ponad 40-letni swojej działalności politycznej. No i nie widzę wielkich różnic między obecnym systemem a poprzednim. Także chciałem to w ten sposób zamanifestować. Tu jest ten album, o którym wspomniał mój promotor, kolega Krzysztof Kowalczyk. Na kredzie kolorowe zdjęcia, twarde okładki. Jest to wyraz hołdu, szacunku mieszkańcom Lublina, którzy to miasto rozsławiali i to miasto tworzyli. Także przykro mi, że tę publikację się pomija. Nie ma tych publikacji w szkołach, nie ma spotkań autorskich. Także to też jest jakaś blokada tutaj lokalna, nie tylko medialna, ale również i urzędnicza. Dziękuję. Druga ważna kwestia. No, na dzisiejszej Radzie Programowej, jak zapowiedział zresztą przewodniczący, miała być omawiana też sprawa ostatniego programu Tu i Teraz, gdzie pan dyrektor Montusiewicz zaprosił czterech polityków PiS do dyskusji o rządzie PiS i o podsumowaniu dokonań rządu. I nawet pan przewodniczący, który też jest członkiem PiS, wypowiedzi dla Dziennika Wschodniego powiedział, że no, jego zdaniem powinna być też opozycja zaproszona do dyskusji. I tutaj Fundacja Wolności, której przedstawiciel jest również z nami, pan Krzysztof Jakubowski, no, wystosowała taki apel, do którego też chciałem się odnieść, bo ten apel dotyczy tego, aby zorganizować program, do którego byliby zaproszeni tylko przedstawiciele opozycji. Ja jako członek Rady Programowej jestem za tym, żeby zorganizować taki program, podsumowanie rządów PiS oczami opozycji i zaprosić przedstawicieli, no, w miarę możliwości wszystkich komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w województwie lubelskim, w tym pana, na przykład pana Wojciecha Górskiego, czy też innych kandydatów, i nie pomijać żadnego komitetu, bo proszę państwa, to, kto zarejestrował kandydatów, jest miarą poparcia społecznego. To było duże wyzwanie, żeby w tak krótkim czasie zebrać podpisy, na przykład do Senatu. W Wielkiej Brytanii na przykład 10 podpisów i 500 funtów kaucji wystarczy, żeby w jednomandatowym okręgu wyborczym wystartować. A tutaj mówi się nam, że mamy JOW-y do Senatu, ale one są zupełnie inne. 1000 podpisów na rejestrację komitetu plus 2000 na zgłoszenie kandydata. To jest bardzo dużo i jak już mówiłem, nawet europoseł Piotrowski nie podołał temu wyzwaniu. Natomiast no jest człowiek, są ludzie, którzy no mają takie społeczne zaplecze, społeczne poparcie. Szkoda, żeby byli pomijani przez Telewizję Polską. Ja apeluję do dyrektora Montusiewicza, żeby zorganizował właśnie taki program Tu i Teraz, rządy PiS oczami opozycji. Skoro zrobił program, w którym wśród gości na krzesełkach, czterech gości, byli sami politycy PiS, to niech zrobi program, w którym gośćmi będą tylko przedstawiciele opozycji. I chciałbym również wyraźnie podkreślić, że jako członek Rady Programowej jestem otwarty na wszelkie uwagi na temat funkcjonowania telewizji i będę je zgłaszał, tak jak zgłaszałem problemy, które sygnalizował mi pan Górski. To nie jest tak, że my jako członkowie Rady Programowej jesteśmy przedstawicielami jednego stronnictwa politycznego.
My przyjmujemy uwagi od różnych środowisk i zdarzało mi się też interweniować w sprawach, które podejmowały inne komitety niż te, z którymi sympatyzowałem. Także jestem otwarty. Była też taka sytuacja, że tutaj kiedyś przed telewizją był jakiś protest. My tu zbieraliśmy się na posiedzenie Rady Programowej, no ale ten protest już się rozszedł i nawet nie mogliśmy jako przedstawiciele Rady Programowej porozmawiać z ludźmi, którzy tutaj protestowali. Bo oni przyszli, porobili sobie zdjęcia, fajnie, będą w prasie, zrobili akcję. Natomiast nie zostali do tej godziny, o której myśmy zaczynali posiedzenie Rady. No i szkoda, bo ja bym na przykład porozmawiał o tym, co państwo by chcieli poprawić w telewizji publicznej, żeby to była naprawdę telewizja publiczna, a nie telewizja partyjna TVPiS. My nie chcemy TVPiS, my chcemy telewizji, która służy wszystkim grupom społecznym, wszystkim obywatelom, która rzetelnie przekazuje informacje i żądam również od lubelskiej telewizji, aby podano do publicznej wiadomości, że ten pan, który występował na kongresie PiS, tym ogólnopolskim, który był niedawno w Lublinie, jako no, człowiek, który jest beneficjentem programu 500+, który dzięki temu wybudował sobie dom, że ten człowiek jest tak naprawdę wiceprezesem banku w Otwocku i tak dobrze zarabia, prawda? A tu premier Morawiecki apelował, by ludzie, którzy dobrze zarabiają, zrzekali się 500+. No a tutaj proszę, otwiera konwencję PiS w Lublinie człowiek, który nie zrzekł się 500+, który no, dzięki temu mógł więcej dołożyć do swojego domu. I mało tego, są jeszcze relacje medialne. Tu Radio Z między innymi o tym pisało, prawda? O tym, że on jest wiceprezesem banku w Otwocku. To szerokim echem się odbiło. Dobrze by było, żeby lubelska telewizja też podała taką informację. Ja nie chcę tego pana atakować personalnie, natomiast no, sytuacja, w której no, ktoś no, występuje jako przedstawiciel zwykłej polskiej rodziny, gdzie średnia krajowa jest dużo mniejsza niż te blisko 10 tysięcy złotych, które on zarabia i mówi, że dzięki rządom PiS wybudował sobie mieszkanie, a jest wiceprezesem banku, no jest no, niejednoznaczna, że tak powiem. Mało tego, ten pan, no też były relacje, to Telewizja Lublin przecież też pokazywała, jak otwiera się mieszkania dla osób, które nie mają zbyt dużo pieniędzy w ramach programu, który inicjuje PiS w Białej Podlaskiej, prawda? No i ten pan odbierał klucze do takiego mieszkania w Białej Podlaskiej, więc on jest tutaj w Otwocku, tu jest w Białej Podlaskiej. Jak to jest, panowie z PiS? Powiecie o tym w telewizji, czy nie macie odwagi? Nie macie jaja o tym powiedzieć? My mamy jaja i będziemy walczyć o prawdę, czy wam się to podoba, czy nie, panie dyrektorze Montusiewicz. I przywołuję pana do porządku i na najbliższej Radzie Programowej będziemy te sprawy dyskutować, czy to się panu podoba, czy nie. Dziękuję państwu za uwagę i przybycie na dzisiejszą konferencję. Pytanie, ile było posiedzeń Rad Programowych w tym roku i na ilu było kworum? Było kilka, 4 albo 5 tego rzędu, prawda? No nie było to 10, nie było 15, 4 albo 5, natomiast no żaden protokół nie został przyjęty od początku roku, od stycznia. Z powodu, że nie było kworum na kolejnej radzie, na której no, mogliśmy zatwierdzić protokół. Bo jednym z punktów takiego posiedzenia jest też zatwierdzanie protokołu z posiedzenia Rady Programowej, prawda? No ale żeby zatwierdzić protokół z poprzedniego posiedzenia, na którym, które się odbyło i na którym było na przykład kworum, no to musimy mieć kworum na kolejnym posiedzeniu, prawda? I taka jest sytuacja, że dzisiaj no, miały być zatwierdzone wszystkie protokoły od początku roku. Nie zostaną zatwierdzone, bo dziś znów nie ma kworum. Taka jest sytuacja, no. W Radzie Programowej są też przedstawiciele z najszych organizacji społecznych, samorządu lokalnego, oni też tutaj wykazują się absencję, czy coś z tych środowisk? No, znaczy ja tak, różnie to wygląda, znaczy nie chciałbym oceniać tak szczegółowo, a natomiast no, na pewno wygląda to różnie, prawda? Znaczy mogę obiecać coś takiego, że zrobię zestawienie frekwencji od początku Rady Programowej, która działa od chyba pierwszego kwartału 2017 roku i przedstawię, jak poszczególni członkowie, każdy z tych 15 członków, czy uczestniczył w posiedzeniu, czy nie, prawda? I to wtedy wszystko będzie widać, prawda? I, znaczy są różni ludzie, oprócz przedstawicieli partii politycznych, PiS-ma oczywiście najwięcej, są też przedstawiciele Platformy i innych ugrupowań, natomiast tak naprawdę są też przedstawiciele organizacji społecznych, jak na przykład przewodniczący regionu środkowo-wschodniego Marian Król, prawda, Solidarności. Więc no, ale no, bym powiedział, że wszystko pokażę, wszystko podsumuję i każdy niech sobie sam wyciągnie wnioski, kto na ile jest aktywny w tych posiedzeniach Rady i w nich uczestniczy. Ja, jak już mówiłem, jestem jedynym członkiem, który uczestniczy w 100%. I myślę, że daje mi to pewien mandat, żeby też
oceniać zaangażowanie innych, zwłaszcza tych, którzy pretendują do kolejnych funkcji społecznych, którzy zostają wiceministrami, jak pan Tułajew, a z frekwencją u niego jest nie najlepiej. No i tak bym chciał to podsumować. Dziękuję. A pan kogo reprezentuje w Radzie? Znaczy ja byłem, oczywiście ja byłem zgłoszony jako przedstawiciel Kukiz 15, przez klub Kukiz 15, zatwierdziła to Rada Mediów Narodowych. Natomiast no jak pan pyta, kogo reprezentuję? No ja reprezentuję obywateli przede wszystkim, a nie ugrupowanie, które mnie zgłosiło. I nigdy, chociaż nawet jak byłem, bo ja zrezygnowałem z członkostwa w Kukiz 15, nawet jak byłem w Kukiz 15, to tak jak już wspominałem, przyjmowałem skargi od ludzi również spoza mojego środowiska i interweniowałem, jeśli jakiś ważny temat był pomijany, jak na przykład w sprawie górek czechowskich. To jest bardzo ważny, palący temat w Lublinie.